Dzień dobry, dzień dobry. Musa Balbisiana, zobaczcie. Zaczyna dopiero się rozpędzać. O, pomożemy. Oj tam. Także będzie spoko. Ale to nic, słuchajcie. O co tutaj chodzi? Co tutaj się dzieje w ogóle? Pamiętacie Veinte Kohol, który już był na straty praktycznie. Dziś patrzę rano. Już pokazuje. Zciąłem główny pień po raz kolejny, ale patrzcie na to. Doczekałem się dzieciątek. Dobrze, że to jeszcze nie ma połowy lipca. Jeden, drugi. A kto wie, może tu jeszcze coś wypuści. Już jest dosyć taka zdrowa tkanka. Szkoda, że Grand Nine po prostu se zdech. Ale Veinte Kohol, jak widać, sobie radził i to ładnie. No, także nie jest na straty, tylko jeszcze myślę, czy przypadkiem na zimę tego nie wykopać. Albo niech trochę podrośnie i przesadzić do nicy. Albo stary wiek, nie kombinuj, to zostaw. Dobrze powiedzieliście, dobrze myślicie. Nic nie będę kombinował. Niech sobie radzi. Na razie takie kłaczki. Kurde, muchy siadają. O. No nic, za jakiś czas dam wam znać, co tam o tygu, co holka. O. Hops. Obok, co posadziłem wcześniej. Dziura w bani. Musa daj jao. No na razie sobie spoko, świetnie radzi, nie? Tak samo to jest, przypominam, matecznik, który ma około 4 lat. A tu jest dziecko z tamtego roku odcięte od matki, no jest o wiele większy, no i ten liść tu potężny akurat ostatnio go pokazywałem w filmie, także mnie już przerósł, spokojnie. No nic, radzi sobie w takiej kastrze 35 litrów, dobre ziemi oczywiście, dostaje krystalon zielony, co takie, co powiedzmy co 2-3 dni po 10 gram na 10 litrów wody, no i korzeniami już jest wrośnięty w głąb ziemi, gdzie też jest dobra ziemia, w koło, nie, plus ogrzewanie w zimę ma to, no, rurką PEX, 60 metrów rury PEX dodatkowo tutaj grzeje tą szklarnię w zimę. Jak ktoś nie wie, jak ja to ogrzewam, to wpiszcie stalewiak szklarnia albo stalewiak ogrzewanie, znajdziecie sobie filmy bez problemu. Nie jest to jakiś duży koszt, bo jak palę w piecu, to przy okazji, o, tu mam wyciągnięte wszystkie rurki, dwa grzejniki jeszcze dodatkowo PEX 60 metrów i to wystarcza, żeby ogrzeć szklarnię, a tym bardziej teraz zim praktycznie nie mamy. Jeszcze jedna sprawa, zaraz wam pokażę. Wczoraj latałem z opryskiem na grzyba. Zobaczcie na to. A, jubel lekki. Można byłoby tu go postawić. Kto pamięta? Kto pamięta to? Musa Sikkimensis Red Tiger. On był w donicy do góry nogami. Oczywiście łob kręciłem go. I co? No i co? Korzonki zdrowe. Zielony kłaczek się pokazuje, także to wszystko będzie grało i buczało. Mam jeszcze jeden mały Musa Iwanensis. Skubany odrus, ale z drugiej strony na razie nie widać jakiejś chęci życia, żeby chciał się rozpędzić w ogóle. No, ale grunt, że jeden tutaj odbił z boku, także jest spoko. Spoko oko na Maroko. No, to taki szybki obgląd o Veinte Kohol praktycznie tak bardziej. No cieszy mnie to, tylko nie cieszy mnie to. Aczkolwiek one miały tak szybko owocować po 6 miesiącach, wiecie, bardzo dużo smacznych, malutkich bananów bez nasion, no i co do czego dupa, nasz klimat, w naszym klimacie to jest nierealistyczne, chyba że stworzycie w zimę warunki w takiej szklarni, że będzie w nocy z 17-20, a w dzień będzie z 25, do tego z 16 godzin dziennie doświetlanie lampami dla roślin. O, wianecznik, o co ty? O, patrzcie. Kurde, trzeba będzie nagrać osobno w wianeczniku. Jednak coś będzie kwitło. No co ja tu jeszcze mam? Czekajcie. Co tu się dzieje? Co to jest? O co? Widzicie? Czasem... A jest, Sikkimensis tu będzie, ale to? To nie jest Sikkimensis. Kurde, znowu wychodzi jakiś wynalazek stalewiakowy. No i nadal jeszcze India Form nie wysadziłem i chyba nie wysadzę, bo jest słaba kondycja, także wolę go w szklarni w tym roku potrzymać, żeby się tu trochę, wiecie,
dokoksował. W ogóle to musimy odpalić wodę. Cyk. Zrobiłem już takim wężykiem w koło. I jeszcze nie zamontowałem tego na trysku, że tak powiem. Na górze doradzaliście mi, ktoś tam doradzał, dzięki bardzo. Miałem też taki zarys, żeby dać go tam gdzieś na środek, koło tej lampy, nie? I wtedy z góry ustawić na boki, lewo, prawo i powinno tutaj sięgać, żeby też na plumery sobie leciało. No zobaczymy, jak to wyjdzie z tym wszystkim. Taka sytuacja. Dziękuję za uwagę po raz kolejny. Za oglądanie, za te łapki, te namawiające, dziadowskie. YouTube mi każe, musi. Nie no, żartuję, ale zawsze tymi łapkami dajecie kopa. Jak jest 100 łapek, to już film w miarę lepiej się ogląda. Aczkolwiek ten temat jest tak słaby w Polsce, że no, ciężko ludzi jeszcze namówić do uprawy takich roślin, ale klimat się zmienia. I co? I powolutku coraz więcej z was uprawia. Ale spoko. Jeszcze minie lat, jak to się rozpędzi. Gorzej, jak nam pogoda się rozpędzi, jakaś niedobra. O, niech tu trochę sobie porozwala tego. Znaczy, porozdmuchuje tam ten wentylator. Dałem go trochę niżej, nie? Tak jak ktoś mi też tam pisał. No, ale efekty, powiem wam, że no nie dalotuje, mimo to tutaj za słabo żygają te sikacze, że tak powiem. Ale spoko. Coś ogarnę z czasem i zobaczymy, jak to będzie. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Trzymajcie się klimatem ptaszkowym. Na razie. Ptaszkowym, to chodzi o te dźwięki, co słychać, nie te ptaki, wiecie, inne. No, tam, no, wiecie, o co chodzi. Na razie.